jedziemy na zaciszne miejsce. Staniemy sobie gdzieś z boku. Dobra, zgasimy na chwileczkę motorek. Ściągniemy moje ręki, racingowe rękawiczki. Tym razem się troszeczkę bardziej przygotowałem. Czyli przyniosłem sobie telefon. Telefon sobie przyniosłem. Super zarąbisty. Dobra. Łączymy internet. W YouTube'a wchodzimy. Muszę sobie kiedyś jakiś uczciwy telefon kupić, bo ten to już jest naprawdę stary jak świat. Nie dziękuję. Idziemy w komentarze. Bo naprawdę bardzo dużo miałem porad tam co do jazdy na kole, które dzisiaj spróbujemy, jakby to może powiedzieć, wykorzystać. I a propos, zanim zacznę tutaj, jedna osoba mi to napisała w komentarzach a propos piątego biegu, no że wszystko fajnie, że ruszę z piątego biegu bez problemu na TTR-ce, ale czy wyrwę na koło na piątym biegu? Mianowicie jest taki problem, że nagrywałem odcinek, dlatego tutaj klienta zaraz znajdziemy, jego komentarz powiem a propos tam, żeby sobie znaleźć w sekcji komentarzy jego komentarz. Nagrywałem odcinek o tym i zapomniałem sobie kamerkę włączyć. Ups, o. Tak właśnie pan MRF nagrywa. No i nagrywałem odcinek. Słońce świeciło i nie widziałem w ogóle nic, no do tej pory nic nie widzę w podglądzie, w kamerce. No i nie nagrałem sobie tego. Powiem tak, od pierwszego do czwartego biegu tak w miarę nawet to fajnie podrywało na koło, a na piątym biegu jest problem. No nie ukrywajmy, jest problem na piątym biegu. No i ze względu tego drugi raz tego nie będę nagrywał w dzisiejszym odcinku, bo nie chcę spalić sprzęgła. Parę razy właśnie próbowałem, żeby poderwać, bo ciężko ma naprawdę, bo biegi, jakby to można powiedzieć, trzy biegi są takie krótsze, czwarty i piąty są takie dłuższe biegi przy tej TTR-ce, no i no nie chcę za bardzo męczyć, żeby w dzisiejszym odcinku ogólnie pokazać, że poderwę tą TTR-ką na piątym biegu. No jest to możliwe, żeby poderwać ją, ale motor się już męczy, więc no, ale nie o to mi chodziło w filmiku, powiem tak, nie o to mi chodziło w filmiku. Może trochę wiać i być tak słabo mnie słychać. Mam nadzieję, że to jakoś dźwięk się nagra. No nie mam mikrofonu zewnętrznego. Tutaj na przykład lepki enduro 85 nie ruszy, bo nie ma zaworu sącego. Jakiś zawór sący. A co ten zawór sący robi, bo nie rozumiem tego. Zaworu sącego nie ma i dlatego nie ruszy z piątego biegu. Nie komentujmy tego. Bo powiem wam tak, że no nie zrozumieliście tego, co chciałem wam pokazać, przekazać w tym filmiku. Mianowicie, zaraz wam powiem, tu przeczytam parę komentarzy. Jak coś, no nie czytam wszystkich, tylko tak wybiórczo parę komentarzy ze względu tego, żeby ten filmik nie trwał jak ostatnio filmiki, kurwa, po 30 minut, nie? No to jest, nawet chłopie, przecież nawet 302T nie ruszy 6 biegu, a co dopiero 85. Ja chcesz sprawdzić moc, to zobacz, jak 85 się zbiera w porównaniu do TTR. Kolejna osoba, która w ogóle nie zrozumiała tego, o co mi chodzi. Też powiem wam tak, że w większości to jest mój błąd, bo jak oglądałem sobie potem ten filmik, poczytałem komentarze, no to chyba doszłem do tego, że troszeczkę źle dałem ten przekaz. No, źle wam to ogólnie zmontowałem, można tak powiedzieć. No nie jestem za dobry z tłumaczeniem, nie jestem jakimś tam kurde nauczycielem czy coś, żeby to ładnie przekazać. Zaraz dojdziemy do tego. Zaraz popatrzymy tu jeszcze w komentarze, co tu piszecie. Dobra, nie będę czytał tych komentarzy.
doszłem do wniosku, że jak chcecie, wbijcie sobie pod ostatnim filmem w sekcję komentarzy i sobie możecie tam poczytać, co ludzie wypisali, a ja wam powiem, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby wam pokazać, w szczególności no nie wam, tylko tym dzieciom, co mi kurde co chwilę prywatnie wypisują, jakie oni to mają te 85, jakie, no że... Jakby wam to wytłumaczyć. Jedna osoba tak ładnie napisała. Nie wiem, czy to zamknąłem już całkowicie. Jedna osoba to tak fajnie napisała. Jeden komentarz. Zaraz spróbujemy znaleźć. Michał Szurlej. No racja, 2T, a 4T to całkiem coś innego. I właśnie o to mi chodziło, żeby pokazać tym dzieciom przed tymi komputerami, które jeżdżą tymi 80-kami, 5-kami, że są to naprawdę... Całkiem inne silniki, po prostu, że nie można porównywać 2-suwa do 4-suwa, chociaż są wyjątki, typowo na przykład takie crossy. No, jakby ktoś pojeździł, powiem wam tak, jakby ktoś pojeździł dużo na motorach, no ja jeździłem na sporo rodzajów tych motorków różnych. No nie będę się uważał za jakiegoś tam znawcę albo coś, ale naprawdę wam powiem tak, że jest, jakby to powiedzieć, no dokładnie najprościej, że jest tyle, powiem wam tak, że czterosuwowi nierówny czasem. Ze względu takiego, że niektóre czterosuwy są tak skonstruowane, żeby je kręcić na obrotach i przez to, że one się kręcą na obrotach, przy małych obrotach silnika, w sensie jak silnik się wolno kręci, po prostu nie mają tej mocy, tak strasznie szarpie i zdycha. Tego przykładem może być MRF. Ze względu takiego, że te pitbajki, MRF, pitbajki, nie, oczywiście nie wszystkie, na przykład te 140, 150, 160, 170, przy małych obrotach silnika potrafi tak po prostu piernąć i zgasnąć. I to mnie właśnie najbardziej jest, to jest najbardziej niepożądane przy na przykład jeździe enduro i dużo razy właśnie te pitbajki przy małych obrotach po prostu jest tam 1000 obrotów i nagle piernie i zdechnie nagle, nie? A TTR jak zdycha, po prostu jak ją się dusi, to po prostu ten silnik robi tak pach, pach, jak papaj. Odpalcie sobie na YouTube jak papaj, chodzi pach, pach, pach. I jeszcze to ma moc, nie wiem ile tych obrotów minimalnie wytrzyma ten silnik zanim zgaśnie, ale naprawdę przy takich małych obrotach jeszcze ten silnik potrafi chodzić, nie? A w MRF-ie to jest to właśnie w tych pitbajkach niektórych, oczywiście mówię, są wyjątki, w niektórych tych pitbajkach właśnie jest takie, no chodzi tam przy tych obrotach niskich i nagle piernie i zgaśnie. A TTR właśnie jest z tych czterosuwów właśnie, co chodzi naprawdę do niskich obrotów i dopiero zdycha. I zarazem, jak lubi ona niskie obroty, bo ja cały czas mylę te momenty obrotowe i to wszystko, nie będę tym ten, ale przy tych niskich obrotach za to jest moc, duża moc jest naprawdę, ale do połowy gazu, od połowy gazu tak już motor wyje bardziej niż jedzie, ale za to przy niskich obrotach silnika jest moc. A MRF to mogę powiedzieć, że bardziej jest, lubi bardziej obroty, tak wam powiem. Że on tak przy niskich obrotach jest moc, ale jest łatwo go udusić, ale za to jak się wkręci, nawet to jedzie, chociaż nie do końca. Tam też są takie wyjątki. A 2SUV znowu jest silnikiem, który nie można określić, że na przykład do połowy gazu, bo to jest naprawdę zależy od modelu i od ten, ale tak zaokrąglę, że tak do połowy gazu, zanim nie wejdzie w rezo, o, najlepiej będzie tak powiedzieć, że zanim nie wejdzie ten motorek w rezo, o 2SUV-ie mówię, to nie ma tak mocy, nie? Dopiero moc zaczyna się od rezo, po prostu jak wchodzi 2SUV w rezo, zaczynają się dziać fajne rzeczy. Dlatego ja wam powiem, że bardzo lubię jeździć 2SUV-em. Wbrew pozoru, ktoś może teraz mi powiedzieć, że ja jestem obrońcą 4SUV-ów, nienawidzę 2SUV-ów. A wierzcie mi, przed tym kanałem, przed pierwszym i drugim kanałem, co miałem starym, jeździłem przeważnie samymi 2SUV-ami, nie?
Miałem DTS 125, miałem Suzuki RM250, Husqvarna 250, no WS-ki, nie WS-ki, jakieś komereczki i tego typu sprawy. No jeździło się na tym, nie? Naprawdę wam powiem, że dwusuwem mi się fajnie jeździ. Każdym motorem się całkowicie inaczej jeździ. No, takim czterosuwem jak jest tu, który lubi niskie obroty, jeździ się całkowicie inaczej niż takim typowo dwusuwem, nie? Dwusuwa trzeba kręcić, a taką TTR-kę to ona lubi naprawdę tak do połowy gazu, to pokazuje swój pełen potencjał w spalaniu, ekonomii, żywotności, bo jak nie kręcicie tego silnika, to on naprawdę dużo wytrzymuje w żywotności silnika. No i tu wtedy pokazuje swój pazurek, nie? Ten silniczek. Chociaż, no nie ukrywam, można go kręcić, nie? I też wtedy leci, ale to już nie jest ten taki efekt zawrotny. Wtedy ta linia nie idzie tak pionowo do góry, tylko już łagodnie mocy silnika. No. No i cóż, no mogę powiedzieć, no nie zrozumieliście mnie tak za bardzo. Wiem, że to, no, że też nie umiem tłumaczyć. Ale zobaczcie sobie na filmiki na przykład różnych innych osób, tak? Poglądajcie 85 w enduro. O, tak wam powiem, enduro. Ja pierdolę. W jeździe po terenach. Po prostu jest to, że jedzie ten dwusuw, całe obroty i nagle i zdychaj szybko, trzeba redukcja, strzał ze sprzęgła i znowu i znowu kurde, i takie właśnie jest zjeżdżenie, że nie można na podjazdach spuścić z gazu, nie? I mi też chodziło o to, że na przykład taka TTR-ka lepiej się daje w terenie, oczywiście nie w każdym terenie. Bo jak na przykład jedziecie podjazd, bo dużo osób mi pisało w komentarzu o podjazdach i że jazda enduro to tylko podjazdy. A jazda enduro, ja cały czas będę podkreślał jedno, jazda enduro to nie są tylko podjazdy, bo tak się jakoś przyjęło na tym YouTube, że jak ktoś tam robi filmik enduro, to musi być kurde podjazd. Muszą być podjazdy i takie górki, piony i mniejszymi pojemnościami się nie da podjazdu zrobić, bo jak ja zrobię lącinem jakiś tam podjazd, to ktoś mi zaraz skomentuje, że nie umie jeździć, że to jest słabe, to jest gówno, bo on KTM-em 300 zrobi 2 razy większy. No, ja już wam to kiedyś mówiłem, chyba się powtarzam, ale kiedyś wam już to mówiłem, że takie typowo, takie upalanie sprzętu, to jest to, że najlepsze takie enduro to jest na 100-105% możliwości motoru, a nie możliwości jakiegoś tam flagowca. No, że ja będę jeździł lącinem na terenach, które pokonuje KTM 300 na przykład, nie? Albo jakiś tam inny motor. Nie, ja będę jeździł na terenach takich, gdzie lącin sobie ledwie co daje radę. Na przykład na 105% możliwości tego motocykla. I wtedy jest prawdziwe enduro. Nie, żeby jeździć na przykład, no nie wiem, czy mnie zrozumieliście. No, bo logiczne, że lącin ma tam te 6 koni czy ileś i nie wyjedzie po te wszystkie góreczki, co na przykład tam jakiś inny motor o większej pojemności. Ale najważniejsze jest to, żeby podjeździć pod takie górki, że druga osoba takim samym sprzętem by miała problemy. O, tak mi się wydaje, że najłatwiej jest to wytłumaczyć. Czyli podsumowując, mi chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby wam pokazać, że silnik czterosuwowy i silnik dwusuwowy są to całkowicie inne silniki. I moc w czterosuwie, a moc w dwusuwie, można powiedzieć, że ma to troszeczkę inny przelicznik. No, bo na torze na przykład można tak powiedzieć, że na torze w krosówkach, no to żeby dorównać dwusuwowi, czterosuw musi mieć 2 razy większą pojemność.
Czyli taka 450 leci na torze, tak jak na przykład 250 w dwusuwie. No, można tak to powiedzieć. Ze względu tego, można to tak w logice ująć, ze względu takiego, że silnik, sama nazwa wskazuje, jest to silnik czterosuwowy, a tamto to jest silnik dwusuwowy. I żeby nadrobić te suwy, trzeba podnieść pojemność. O. A to jest wszystko tak w uproszczeniu. Nie mówię, że dokładnie musi być to drugie tyle pojemności, to wszystko, ale tak się przyjęło, że no taka 125 daje radę na torze. Ja mówię cały czas w crossach, typowo w crossach i na torze, że 125 daje sobie radę na przykład z 250-kami w czterosuwie, nie? No. Bo wszystko zależy właśnie od tych suwów, że no dwusuw, no co drugi suw jest praca, nie? A w czterosuwie, no co cztery suwy jest praca. Co czwarty suw, źle powiedziałem, co czwarty suw jest praca, a w dwusuwie co drugi suw jest praca, nie? No, jak coś na Google możecie sobie wpisać i zobaczyć, jak pracuje dany silnik przekroju. Będziecie wiedzieć, o co mi biega, no. No i właśnie, no, ja lubię na przykład, ostatnio mnie bardzo wciągnęło, tak jak mówiłem, że najlepszy sprzęt, na jakim jeździłem, właśnie jest TTR-ka. Może to nie ma dużej mocy i za niedługo chyba będę robił remont, bo kopci strasznie przy tym odpalaniu. I chyba rozciągniemy górę, zobaczymy na te zawory i cylinder, jak będzie coś do roboty, to od razu wymienię cylinder i ten zobaczy, jaka jest korba. No i ewentualnie zrobi się ten remont silnika, żeby to już chodziło, no ale cena wtedy za motor wzrośnie do góry adekwatnie, pewnie będzie już w granicach 4 kafli. No to powymieniam te klameczki, chyba poszycie siedzenia, lagi zrobię z przodu, żeby nie ciekły. Klocki się powymienia z przodu, wymyje się go, no ale cena niestety będzie musiała wzrosnąć. No i tak poważnie rozmyślam, jak sprzedam TTR-kę i sprzedam mojego MRF-a, to może zmienimy na jakiegoś speedbike'a. Mówiłem wam i postaram się to zrobić. Nie wiem, czy jak mi to wyjdzie, bo ostatnio mi te projekty tak nie wychodzą za bardzo. No, projekty nie wychodzą, no bo jakoś tak zapału nie mam, tak wam powiem. Nie mam zapału do tego nagrywania. Nie chce mi się jakoś tak nagrywać ostatnio. Leń mi się załącza. Leń mi się załącza i jakoś mi się tak nagrywać nie chce. Przez co no jest tak mniej filmików. No, jak posprzedaję te motory, no to pita jakiegoś poskładamy prawdopodobnie. Zrobię chyba jakiegoś pita z części. Poskładamy, poskupuję jakieś części na internecie i się ewentualnie złoży własnego pita na jakimś lepszym zawieszeniu markowym. Najtaniej jak się da, a zarazem, żeby była jakaś bestia. No i kupi się jakąś TTR 600. TTR 225, coś w tym pokroju. Albo ewentualnie może jakieś XR, Honda. Coś takiego większego tym razem się kupi. Takiego, żeby parę lat się dało jeździć bez remontu. Oczywiście zrobimy remont na początku, tak jak przy TTR-ce. I 7 lat spokoju, żeby było. I 7 lat spokoju, tak żeby się motor spłacił. To mi się właśnie podoba w tych silnikach, że jak się zrobi i się dba, no to jeździ długo, naprawdę. W TTR-ce właśnie te uszczelniacze. Zarąbałem sprawę, kurde, z tym składaniem, ale to jeszcze sprawdzę, czy rzeczywiście coś innego się tam nie podziało. Zobaczymy, jak to tam wygląda w środku. Co tam się podziało, że to zaczęło kopcić przy odpalaniu, na zimnym tylko kopci. A jak się rozgrzeje przy hamowaniu silnikiem i to wszystko, to już nie kopci. Chyba, że sprzedam wcześniej, no to nie będziemy rozbierać. A tak to się kupi jakiś inny sprzęt. Trzeba iść za duchem czasu do przodu, nie? Trochę będzie TTR-ki szkoda, bo jest taki fajna, niska. Nogami się dostanie. Odzwyczaiłem się od tych dużych motorów. Powiem wam, że jak siądę na tym dużym motorze, to tak niewygodnie. W szczególności w terenie. Nie dostaje się tymi nogami gdzieś na podjazdach i przeważnie są wywrotki przez to, że się nogą nie dostanie. Dobra, palimy maszynkę.
Jak widać, kopci czy nie kopci? No nie ukrywam, że gadałem chwileczkę. Dobra, przerwa, żeby baterii nie marnować. I widzimy się za chwileczkę pod miejscówką.